Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Guliasz i gramy sobie w Giants Citizen Kabuto. W wersji polskiej Giants Obywatel Kabuto. Przegrupować się! Kontynuujemy naszą przygodę z mekami. Uciekać stąd! Oraz moim teamim. Uciekamy stąd, dobrze! I poznajmy ojca naszego małego bystrzaka. Tadun! Głód w dorszowych wzgórzach. Właź do środka i bierz się za mycie naczyń, synu! Z przyjemnością, sir! Po prostu ojcowska miłość. Szukamy naszego kumpla. Spójrzcie na mnie! Umieram z głodu! Od czasu, gdy pojawiły się te cholerne władczynie mórz, polowanie na wły nie jest już bezpieczne! Słuchaj ta! Przynieście mi 20 kawałków świeżego mięsa wołów, to wam pomogę! Wół... Po prostu to tak boli po oczach, jak się pierwszy raz widzi nazwę tego stworzenia. Wóły to jest, no, bydło w tym świecie. A w grze wykorzystano jego surowiec przy budowie bazy. O budowaniu bazy dowiemy się dopiero w 5 rozdziale historii Mecha. Gdzie się one tu były? Ale na dłuższą metę dla pojedynczego gracza budowanie bazy jest długie i nużące. Nie ukrywajmy, to jest element, który został zaprojektowany z... Co? Wow! Który to? Nie tak strzelił. Tam jest chyba. Nie, to wół. Na czym to ja stanąłem? Że to jest element zaprojektowany głównie pod zabawem do wielu graczy. Sprawdziłem, fajnie. Jest. Tam jest. Nie będziesz mi tu przeszkadzał, tak? Cyk. Nie mogę swobodnie strzelać. Buł. Patrzę się na to zwykłe uj, tak i tak samo się ciśnie na usta, takie uj. Buł. Staje po nich dusza. Ale duszami to się zajmują w odczynie. Mamy ile? 6. Zbieramy. Nic się nie może zmarnować. Cyk. Dobrze! Tak trzymaj. Wył. I mamy 20 kawałków. Zanieś mięso wuła! Tatka Timiego. Po prostu... Tatko jest nie do wyjęcia. Uwielbiam go. Nic się nie liczy. Jest cały czas głodny. I wkurzony, że nie może jeść. Cały czas coś mu w tym przeszkadza. O jest. I znowu biegniemy. Mozolnie. Okej. Nie chcę strzelać tam z tyłu. Ja już go nie chcę zabijać. Siedzi i czeka. Na zbawienie. Cześć! Hej! Przynieśliście jedzenie! Miam! Nareszcie obiadek! Zaraz, co to jest? To żarcie jest sługowe! Nigdy nie szanie surowizny! Moja żona wszystko mi gotuje! O mój Boże! Zapomniałem o żonie! Porwali ją przecież no przecież! Władczyń. Słuchaj, przykro nam z powodu twojej żony, ale szukamy kogoś, kto wygląda jak my. Czy widziałeś? O, no nie wiem, kiedy mnie tak ściska z głodu, to nie mogę o niczym myśleć. Może moja żona widziała waszego koleżkę, ja tam nic nie wiem.
A proszę, znajdźcie moją żonę. Weźcie ten ostrokrzew, dobrze was ukryje. Czemu to takie czarne? Jestem pewien, że moja żona wam pomoże. Tylko mi ją tu przynieście, żeby w końcu ugotowałam ten cholerny obiad. Po prostu masterpiece. Ojej, czemu mi się tak zepsuło? Czarna plama. U niego jest okej. No w każdym razie... Krzak. Żeby się schować przed innymi. Ulepszenie do plecaka odrzutowego. Cyk. Musimy się zakraść do obozu. Albo powystrzelać wszystkich w tym obozie. Ale zakraść jest się łatwiej. Coś tam znowu. Wyskakuje. No i się schował. Tam się coś... Cyk. Au! No prawie mnie trafiłeś, gościu! Patek się schował. Masz! Masz! Do ataku! Dobra, zabiję. O, prosto między oczy! Do ataku! Koszary. Są koszary tych rozprowaczy. Będą nagminnie wyłazić stamtąd. Do ataku! Czemu nic mu nie robi? Dobra. To już mu robi. Bum. Dobrze. Zaraz wracamy. Okej, okay, wracamy. Oczywiście zajrzymy do sklepu, bo tam różne pyszności. O, flara się przyda. I karabin maszynowy. Tak, 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 kurde! Przepraszam, poniosłem. Uzupełniamy ammo przy każdej wizycie. A flary przydadzą się do... Smylania pocisków tych wieżyczek. One wypuszczają samoprowadzające pociski, rakiety. Moje rakiety chyba ich nie sięgną jeszcze. Jeśli będę łaził, to jest ok. One mnie nie zauważą. Ale nie ukrywajmy, ciężko tu się. Ciężko i długo porusza się tutaj. Bez plecaka odrzutowego. Cyk. Ech. Pyk. Myślałem, to powinienem oszczędzać tą amunicję. Okej, okay. Żebyś mi tu nie przeszkadzał. Tej drogi. Okej. Okay. Tylko jedno było? Dobra. Zaraz za tym zakrętem będą już gwardziści. I chyba w tym momencie sobie włączymy naszą chowajkę.
Czasem jak mnie zobaczą, to tak zaczynają chodzić, tak ci się oglądają. Ruszający się krzak. Nie strzelają, nic. Ale zobaczą i po prostu chodzą. Kurde, muszę się gdzieś schować. Mi się energia kończy. Chyba skończy się na tym, że i tak będę... Może tu mnie nie zobaczą. O, fuck. No tak, w końcu jestem mistrzem składanek, tak? Ładny strzał! Ale chyba nie zaalarmował tamtych. Dobra. Spróbujmy. Jeśli się schowam za tym, to ciekawe, czy mnie zauważą. Dobra, zregenerowało się. Biegnie! Biegnij, chłopie! Tylko ciekawe, czy zdążę. O, właśnie. Chodzący krzak. Chyba tędy powinienem iść. Nie, kończy mi się. Fuck. Snajper mnie widzi. Okej. Może zdąży. Nie zwracają na mnie uwagi. Jak będę wracać, to już się chyba nie będę szczepał, tylko będę strzelał. Po prostu to uwielbiam. Jak jeszcze podejrzliwie patrzy. A, trzeba się schować. Fuck. Jak mnie zdjął snajper. Głupie jest... przynieśli. No, głupie jest, że trzeba powtarzać misję od początku. Ale jak będę powtarzał, to będę to wycinał. Także widzimy się za moment. Okej, jesteśmy z powrotem. Okazało się, że nie ma sensu się skradać. Po prostu rozwaliłem wszystko, jak leci. Skradanka tak bardzo. Wow. Co to za trzy? Co to było? A oto... żona. Ojczulka. O. O, mój zbawca! Poczekaj, zasłużyła sobie na to! Coś chciałeś dodać? Cześć! Cześć! Chyba nie będziemy się wdawać w strzelaninę w tym momencie. Chociaż z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, tam jeszcze jest. Może się uda. Nic nie widzisz, chłopie. Tu nic nie ma. Po cichaczu. Zdążę. Dążę się schować. Uff. Ktoś mnie zobaczyli. Ten mnie zobaczył. Ale kij mu w oko. Idziemy stąd. Gazu, gazu. Rura. O. No dobra, to było... niezbyt przemyślane. Wiem, że tam będzie ten wielki. Będzie strzelał? No nie no, teraz się nie przekradnę raczej. Strzelają do tamtego. Ajajajajajajaj. Na razie nie chcę się z tym bić, jest ich tu za dużo. I nie mam odpowiedniej broni. A zaraz mi się skończy krzaczek! Ajajaj! Ajajaj! Zobaczył mnie? Zobaczył.
Tamten się zajął. Dziękuję panu. Dobra. Zostaw mnie! Idź stąd, to jest zupełnie normalny krzak. Kobiek dziwnie by to nie brzmiało. Chodzący krzak, a niech idzie. Norma. Pewnie nie takie rzeczy widział na swojej służbie. Odbieg. Dobra. To powinno być już w miarę gładko. Najwyżej parę rozpruwaczy. Bing. Strzelają. Kolega umiera znowu. Nasi towarzysze, inni mekowie, których będziemy mieli więcej później, to się odradzają jak umrą. Także nimi nie ma się co przejmować. No. I teraz najnudniejsza część, wspinaczka. Jesteś. Strzelanie. No. O. Trafiono. Znowu musimy wracać w to samo miejsce. O Jezu. O, skąd on się tu wziął? Panie, coś panu się w ogródku zalęgło. Też miło cię widzieć. Ale szukamy naszego kumpla. Tak, widziałam waszego przyjaciela. Zbierałam właśnie ziemniaki na obiad, gdy nagle go zauważyłam. Wziął mnie na ręce i wykąpał w rzece. Razem spędziliśmy cały dzień w krzaku. Wtedy właśnie przyszli. Odebrali mi moje szczęście i zaprowadzili przed oblicze nikczemnej królowej Safo. To jest ta brzydka, o której rozmawialiśmy, królowa. Porządnie ją obijcie. To jest ta brzydka. Nie! Nazywał się Rek. Był taki męski, taki piękny. Moje życie już nigdy nie będzie takie same. No, przyrządzaj żarcie, kochana! Kij tam, że go zdradza. Niech ma robić żarcie i tyle. Musicie znaleźć Regusia. Dziadunio Burszulas ma łódź, którą możecie dostać się do więzienia, gdzie go zabrali. Timmy, bądź grzecznym chłopcem i zaprowadź ich. Timmy, gdzież to on polazł? Pośpieszcie się. Nie mogę powstrzymać mych uczuć do Rega. Już idę, kochanie. Nie pierdziel. Jeśli o nas chodzi, to przestańcie się obijać i oczyśćcie wysoką wioskę. Została zajęta przez gwardzistów Safo. Przestańcie się obijać. Jest za wysoko, żeby się tam dostać. Poza tym musimy znaleźć tego całego Burszurasa. O, powiedz swojej małpie, żeby przestała jęczeć. Mam tu coś dla was. To dopalacz do waszych plecaków odrzutowych, który zmajstrował Tino. Ruszajcie stąd. Ciekawe kiedy. Wioska się sama nie oczyści. Dopilnuję, żeby Burszuras dowiedział się, że idziecie. Hej, wiesz co, jesteś prawdziwym? A teraz wynocha z mojej ziemi, zanim was psami poszczuję! Głodny! Wynocha! Dobra. Będziemy oczyścić tamtą wioskę. A, właśnie. W tej grze jest tryb pierwszoosobowy. Ale tak mi się niewygodnie gra. W ten sposób. To aż boli.
Okej. Idziemy tam sobie. Dostaliśmy dopalacz. To oznacza, że podczas używania plecaka odrzutowego możemy wcisnąć spację, żeby podlecieć trochę wyżej. W ten sposób powinniśmy się bez problemu dostać na górę. Coś tu jeszcze łazi? Nie. Poza pesy też tu muszę tam iść. Okej. No, teraz widzę, że tam są koszary. Bo mały glitk. Wow. Nie, to na górze. Najpierw sobie oczyszczę może trochę. Ajajaj. Prosto widzę oczy. Jakbyś wyżej. I... pyk. No nie! O, właśnie. Wejdę do miejsca. A ja tu oczyszczę. Wow, koszary pod nosem. Bum. Wow, ile tu jest. Nie strzelają. Wow! Czemu ja to włączyłem? O, tu są koszary! Popeczmy się. Wow! Ja mam rozwalić wszystko, czy tylko koszary? Chyba tylko koszary. Jeszcze jedne. Macie granaty. Bam. I jeszcze jedne zostały. Tak? Nie? Może? Żum. Teraz to się fajnie lata. Bronić tego miejsca! Tu będzie trochę trudniej. To są dwa! To jedna z głowy. Nie ma mamo! Trzeba będzie pistoletem to zrobić. A, moje nogi! Powoli ich tu wyłuskamy, spokojnie. Dobra, najpierw zniszczę to. No proszę, ten się odwrócił. No! O, właśnie. O to chodziło. I teraz poznamy Dziadunia Burszurasa, który jak wszystkie postaci, które mają szkocki akcent w wersji angielskiej, w polskiej wersji muszą mieć akcent śląski. Godują po górolsku. Bing. Bang. I nie ma. No. N, ale Digla. Tylko on tu mieszka. W kilku domach. Dobra. Mr. Burszuras. A niech tu diabli! A niech to diabli! Widzieliście? Timiego? Miał tu być! Pewnie zniknął! Znowu! Nie mam pojęcia! Dobra, się porad. Musimy dostać się do więzienia władczyń. Jeden z naszych kumpli. Ano! Do tego więzienia zabrali mojego biednego wnuczka! Tak, panie Burszuras. Potrzebujemy tratwy. Jasna
Cholera, mam klatwę, ale będę potrzebować pomocy. Jeśli... Hej, hej, chłopcy! Czy nie chcielibyście pomóc mi uratować Timiego? Bo stary już jestem i joja mi uwiądły. Jasne, możemy. O Jezu. W takim razie będziemy tego sporo potrzebować. To przypomina nasze granaty. O, to świeżutkie wybuchowe kartofle. Ojże! Chola! Wybuchowe kartofle. To działa! Niemożliwe. Cholera jasna! Znowu? No to ruszajmy na tratwa! Bo Timmy jest niebezpieczeństwem! Jesteśmy załatwieni. To super. Kuzajmy synku! Budowałem ją tymi ręcymi i o, nie Boże. Ma nigdzie lepszy. I rozpoczynamy trzeci rozdział. Patrz, Tel! Mają Regia! Dun, dun. To nie Timmy. O nie, ładnej zimi stali nas! Załatwmy ich! Oby dokąd. Także... Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku z Gijanców Obywatela Kabuto. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.